Witajcie! Jestem w drodze w okolice Nadleśnictwa Wielbark w województwie warmińsko-mazurskim. Jadę tam, aby po raz kolejny zająć się chiropterologią. Sprawdźcie, co przyniosło kilka nocy spędzonych w lesie. Docelowym miejscem badań były dojrzałe, bogate lasy liściaste w okolicach miejscowości Sasek Mały. Po nocy przysposabiającej nadszedł czas na udanie się do własnych stanowisk. Roztoczyła się przed nami perspektywa nowych, bezkrwawych łowów, tak więc rozwinęliśmy sieci. Ostatni rzut oka na sieci. Należy dbać o to, aby były czyste. Bez żadnych ciał obcych stają się praktycznie niewidzialne. Sieci gotowe do łowu. W okolicznych lasach można spotkać nawet 10 gatunków nietoperzy. W rozpoznawaniu tych skrytych zwierząt pomoże nam ilustrowany klucz do rozpoznawania nietoperzy Europy oraz kilka innych polskich wydawnictw. Na gęstwinę zaczął opadać mrok. Na tego typu wyprawie nieodzowna jest podczerwień i latarki. Badania rozpoczęliśmy wieczorem. Na kilku stanowiskach rozmieściliśmy ludzi z siatkami. Każdego schwytanego osobnika będziemy mierzyć, oznaczać i wypuszczać. Wypad w teren, czas zacząć. Spójrzmy, co złapało się w sieci. Rychło trafił się nam pierwszy wielkouchy, bardzo miły delikwent – gacek. Wyplątywanie z sieci nie jest trudne, oczywiście, o ile nasza zdobycz współpracuje. Ten osobnik był wyjątkowo spokojny. Wielkie uszy i bardzo długie przyuszne koziołki. Po pomiarach i stwierdzeniu samczej płci, gacek został wypuszczony. Nocą czas na służbie wolno płynie, lecz goście w naszej sieci stale umilali czekanie. Każdy kurs kontrolny opatrzony był nadzieją na nową zdobycz. Było to uzasadnione. Rychło pochwyciliśmy jednego z największych nietoperzy Polski. Złapaliśmy samicę borowca. Wyraźnie widać zgrubienia na skrzydłach, na stawach. Stare osobniki nie miałyby tego. To jest coś takiego jak ściemiączkiem u ludzi, które już w pewnym momencie twardnieje i zanika. Mamy do czynienia z samicą. ...48 mm. Warto dodać, że cała błona lotna nietoperzy jest umięśniona. Złożona jest z mięśni poprzecznie prążkowanych. Jest to jedna z najszybciej regenerujących się tkanek wśród zwierząt. Borowce mają bardzo żywiołowy charakter. Są głośne i lubią gryźć. Lecz gdy przychodzi do wypuszczania, siedzą potulnie na dłoni. Nietoperze mają dwa nocne szczyty aktywności. Na początku i na koniec nocy. Niewątpliwie zastój dawał nam możliwość, aby odsapnąć. Z każdym kolejnym nietoperzem zbliżaliśmy się do końca nocy. Udało się nam pochwycić w sieci mroczka późnego, typowy gatunek synantropijny. Bardzo przyjemny nietoperz, dość mały. Charakterystyczną jego cechą jest czarny pyszczek. Jest to samica. Czas go wypuścić. Weszło. Ciemności powoli nas opuszczały. Przyszedł czas, aby zwinąć sieci. Nie sposób pokazać wszystkiego, co udało się złapać. Przez kilka nocy mieliśmy ręce pełne roboty. O nudzie nie było mowy. Na kilku punktach złapaliśmy w sumie około 100 nietoperzy. Definitywnie były to owocne i rozwijające łowy, które koniecznie powtórzę za rok.
Na dany moment pozostaje już tylko powrócić do rzeczywistości.